Jakieś 73 tysiące lat temu na Sumatrze wybuchł superwulkan nad jeziorem Toba. Choć gigantyczne i dewastujące, takie wybuchy zdarzały się często w historii geologicznej Ziemi. Czemu więc ten ma być interesujący? Z bardzo ważnej przyczyny. Wybuch superwulkanu Toba był najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości. Dokładnie mówiąc, obliczono, że przeżyło go zaledwie 5 tysięcy istot ludzkich. Mało brakowało, aby cały nasz gatunek wymarł. Ludzie ginęli z powodu globalnych zmian klimatu. Przez 6 do 10 lat panowała wtedy wulkaniczna zima. Ale mało tego, przez następne 1000 lat Ziemia weszła w epokę lodowcową. Wiele gatunków zwierząt i roślin było na granicy wymarcia. Jezioro Toba jest jedyną pozostałością po tym największym od 100 tysięcy lat wybuchu wulkanu. Wybuch był tak potężny, że pozostawił po sobie krater o średnicy 100 km, największą strukturę wulkaniczną na świecie. Katastrofa spowodowała najprawdopodobniej coś, co w ewolucjonizmie nazywa się efektem wąskiego gardła. I prościej mówiąc, odziedziczyliśmy nasze geny, np. mitochondrium, tylko po tych, co przetrwali. A przetrwali tylko ludzie ówcześnie żyjący w Afryce i być może w Indiach. Stąd wszyscy ludzie dziś żyjący są do siebie względnie podobni. Co więcej, w kilka tysięcy lat po katastrofie ludzkość gwałtownie się rozwinęła, rozmnożyła i uległa migracji po całym świecie. Gdyby zatem superwulkan Toba nigdy nie wybuchł, świat wyglądałby dziś zupełnie inaczej.